prawdopodobnie niewielu przewidywało tak emocjonującą rywalizację w praktycznie wszystkich parach ćwierćfinałowych. Nie inaczej jest w batalii oświęcimsko-krakowskiej, dzięki czemu jednym z czterech spotkań rozgrywanych w ramach szóstej serii ćwierćfinałowej w fazie play-off Adam Raszka oraz Krystian Dziubiński na środku tafli. Pierwszy krążek w Krakowie na tafli. Podopieczny Nika Zupancicia, Kered jeszcze odegrał gumę na prawą stronę. Jest Robson po raz pierwszy i drugi, chociaż krążek wciąż w grze. Zagrywany przed bramkę Robsona. Od Robsona było dobrym pomysłem Dziubiński. Przepraszam, nie pozwolił oświęcimskiemu kapitanowi na zdobycie pierwszego gola. Raz jeszcze Tomasz Wildumec, wrzutka. Niełatwa interwencja dla Lundina. Był tam chyba zasłaniany. Jednocześnie oświęcimianie. Denyskin ma dużo miejsca. Denyskin, ukraiński napastnik Replas Unii, miał chwilę na to, żeby... Połowi gospodarze ruszają z kontrą. Krążek przed bramkę. Johan Lundgren, ale guma z powietrza nietrafiona czysto przez szwedzkiego napastnika. Kalejnikowas zablokowany. Jeszcze próbowali oświęcimianie, ale tutaj już na kolejną próbę tego czasu zabrakło. Raszka oraz Dziubiński na środku lodowiska. Pasy w strefie środkowej. Jeszcze jeden strzał Waltola, ależ świetna interwencja Robsonem, ale reakcja znakomita. Choć powalczył już świeższy Achopel, to teraz Heikkinen, gdyby zdecydował się na strzał z pierwszego krążka ze strony Matthew Robsona, aby ten strzał zatrzymać. Tutaj jednak poświęcił chwilę. Sygnowany ze szpaczkiem w ataku, to teraz obok niego i Wildumeca pojawia się Brynkus. Wildumec, Raszka. No i w końcu to był atak, który mógł postraszyć zarówno zespół, jak i kibiców oświęcimskiej Unii. Teraz Wildumec. Jeszcze z obrotu i mamy bramkę. Adam Raszka zdobywa gola na 1-0. Nic z tego specjalnie nie zapowiadało, bo przecież większość gry toczyła się pod bramką krakowskiego zespołu. No, tymczasem skuteczny wywalczony krążek na boliku pod bramką Linusa Lundina w konsekwencji sprawił, że broniąca się przez większość tego spotkania Krakowia nie wychodzi na prowadzenie. I tu Tomasz Wildumec oraz Sebastian Brynkus. Oświęcimskiej jedenastki. Teraz natomiast Alapuranen będzie chciał urwać się oświęcimskiej obronie. I tutaj świetna interwencja, czynią to mniej płynnie niż przed momentem gospodarze. Chociaż to wszystko też może się zmienić, bo teraz Lundgren nie zagrał do partnera i teraz świetne podanie do Raszki. Jakościowo słabszy ten okres przewagi niż w pierwszej tercji po stronie drużyny prowadzonej przez Nika Zupancie Diukowem w tym fizycznym pojedynku. Gospodarze utrzymują się przy krążku, boczna siatka. A w parze Jakobson z Lundgren. Krążek na tafli, zaczynamy trzecią tercję. Simian, chociaż i ona nie była w stanie wyprowadzić akcji zakończonej strzałem, teraz Wisław Kunst. A tutaj ta powtórka i jak niewiele. Ja jednak stracił gumę i teraz będzie szansa na kontrę dla pasów. Junan w stronę bramki Lundina, chociaż teraz ta strata może być bardzo kosztowna. Sadłocha broni Robson. Przez Robsona tutaj na powtórce jeszcze to, jak urwał się krakowskiej obronie Raszka. Na drugą stronę Krężelok, przyłożenie z Diukow, ryzykownie tutaj po stronie obrońców oświęcimian, wiedział to partner z obrony Sadłocha do Raszki. Raszka będzie miał trochę miejsca, ale wprost w Linusa Lundina ten strzał z Olson Kulia. Heikkinen i jest wyrównanie. 4 minuty 37 sekund zatrzymuje się tablica świetlna właśnie w tym momencie i Ville Heikkinen zdobywa bramkę na 1-1. A taktyka krakowian na przeczekanie nie sprawdziła się. Oświęcimianie, Dziubiński ma trochę miejsca, żeby ten krążek rozdać. Jest Denyskin, jest jeszcze poprawka od Akereda, Bezuszka. Dać dogrywkę dzisiejszego spotkania. Krążek na tafli, rozpoczynamy dogrywkę. Się także krakowianie, chociaż teraz Olson Kulia nie sięgnie. Dziubiński, krążek obroniony przez Robsona. Mógłby utrudnić zadanie Robsonowi od momentu
zatrzymania strzału do... I teraz krakowianie będą mogli skontrować z ich strony. Tomasz Wildu, Mec na drugą stronę. Jest bramka Sebastiana Brynkusa, która sprawia, że krakowianie będą mogli rozegrać siódmy mecz ćwierćfinałowy. Mówi się, że cierpliwy to i kamień ugotuje i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego występu Komarch Krakowi. Przez całe spotkanie starali się bacznie obserwować, co na tafli lodowej się dzieje, wyczekiwując tych swoich jednostkowych możliwości do zagrożenia pod bramką Linusa Lundina. I początkowo udało się to Adamowi Raszce, a ponieważ konieczna była dogrywka, to tutaj wypracowali sobie tę sytuację na 2-1, którą obserwujemy właśnie w tym momencie. Tomasz Wildumec, Sebastian Brynkus i ta dwójka, która gwarantuje krakowianom, że 14 marca ugoszczeni zostaną raz jeszcze przez Oświęcimską Unię Przychemików.